Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać Real Racing 3 na dwóch urządzeniach, czyli na Nexusie 7 i na Galaxy Note 2. Tych gameplay jest na tyle dużo, że bez sensu, żebym Wam pokazał wszystko co i jak. Pokażę po prostu jak wygląda na jednym i na drugim urządzeniu ta gierka. Będziecie mogli sobie porównać. Czekajcie, ściszę, żeby za głośno to nie było. No i tak, jak widzicie, gra się już tutaj załadowała, tutaj mamy obok. Aha, bo na Nexusie już trochę sobie pojeździłem, a na tym na Galaxy Note 2 jeszcze nie. No i tak, generalnie moja ocena gry, bo trochę sobie pograłem, znaczy nie za dużo tak naprawdę, ale moja ocena gry jest taka, że chciałem w ogóle zrobić Wam multiplayer. No i tutaj jest problem. Z tego względu, że myślałem, że będę mógł po prostu zrobić to między dwoma urządzeniami. To będzie najfajniejsze wtedy. Ale okazuje się, że w momencie, kiedy się logujesz tutaj przez swojego Facebooka, to nie możesz sobie zrobić dwóch jakby... Możesz mieć, jeżeli masz dwa Facebooki, to możesz wtedy się połączyć, bo wybierasz tą samą grę i może się uda, bo w tym samym czasie dodaje się po prostu do gry tam losowych znajomych. Oczywiście widzę, że teraz zauważyłem, bo to dopiero teraz mi wyskoczyło, że na przykład tutaj mam, jeden z moich znajomych jest aktywny teraz, czyli gra po prostu w grę, więc moglibyśmy spróbować się na przykład możemy na przykład się z nim spróbować połączyć, czy to się uda, czy się nie uda. Aha, czyli nie wiem za bardzo na jakiej zasadzie to działa. W każdym razie, zróbmy tak, że najpierw Wam pokażę na Galaxy Note jak to wygląda, a później Wam pokażę jak to wygląda na Nexusie. Więc ja tu jakichś żadnych specjalnych ustawień nie robiłem więcej. Oczywiście tutaj możemy sobie wybierać samochody, wyglądają naprawdę bardzo fajnie się nim jeździ. Jedyny minus jaki zauważyłem jeśli chodzi o tą grę, to tak naprawdę wolałbym za nie zapłacić te 10 zł, ale pozbyć się tych mikropłatności, które tam dochodzą do setek złotych, to jest coś chorego moim zdaniem. I tak, pokażę Wam jak chodzi to na Note właśnie, chociaż tych wszystkich gameplay właśnie już jest sporo. Dobra, jedźmy już. A później zobaczycie jak to wygląda na Nexusie. Jak dobrze wiecie, o, tutaj jeżeli ktoś ma zdjęcie, to, bo ja jestem zalogowany przez Facebooka, jeżeli ktoś ma tutaj zdjęcie, to znaczy, że to nie jest tutaj komputer, tylko to jest osoba fizyczna, która gra. Ktoś tam już założył sobie konto i spróbujemy ich tutaj jakoś wyminąć troszkę. Więc tam, gdzie widzicie, że są zdjęcia, to prawdopodobnie jest to jakaś osoba, która naprawdę jedzie. A te takie nazwy, takie ników jakby, no to najprawdopodobniej jest to komputer. Chociaż mogę się mylić, bo nie jestem jakimś specjalistą w tej grze. Chcę Wam tylko pokazać, jak wygląda to na jednym i na drugim urządzeniu. W rzeczywistości lepiej jeżdżę. Może z mniejszymi prędkościami, ale mimo wszystko staram się trzymać bardziej drogi. Oczywiście można wyłączyć tutaj sobie to, że jesteś, że hamuje ci przed zakrętami. Możesz skręcać przyciskami, dawać gaz, a gaz nie będzie dodawany automatycznie. To wszystko można poustawiać, więc ustawień jest naprawdę sporo. No ale dostajemy na początek mało pieniędzy, więc możemy kupić sobie albo tego Focusa właśnie, którym jadę teraz, albo jeszcze jakieś inne autko. W każdym razie zróbmy po prostu po jednym kółku, każdym tutaj zróbmy kółko Note'em i później kółko Nexusem i myślę, że tak to będzie fajnie wyglądało. Dobra. Mamy race complete, czyli po prostu udało nam się wygrać. Brawo, pierwsze miejsce, dziękuję. Dajcie znać, jak tam w ogóle Wam się podoba ta gra, no bo oczywiście to Wy prosiliście o to, żeby Wam to pokazać. Odłóżmy sobie w takim razie tutaj Note'a.
I teraz zajmijmy się Nexusem. Tutaj mamy większy ekran, więc trochę może to fajnie wyglądać. To jest chyba podobny wyścig. A nie, tu mam już drugi. No, tak jak widzicie, za dużo nie grałem. Trochę po prostu sobie pojeździłem. I teraz tak, dobra, robimy race. W ogóle wszystkie samochody można bardzo ładnie oglądać. Na Note nie widziałem, żeby się to ścięło. Tutaj też jakoś nie, chociaż miałem jedno jakieś małe spowolnienie. Oczywiście możemy sobie tak zmieniać tu kamery. To jest w ogóle jakiś test, nie wiem, co mam tu zrobić. Tak jak widzicie. A muszę przejechać chyba jakąś linię mety tam ze 160 na godzinę. No i chyba się nie uda. To nie trwało to zbyt długo. Ale spróbujmy wziąć jakiś wyścig taki, gdzie są inne samochody, bo wtedy będziecie mogli sobie zobaczyć later. Wtedy będziecie mogli zobaczyć, czy rzeczywiście nie tnie tutaj. Fakt jest taki, że bardzo długo gra się ściągała. Nie wiem, te serwery strasznie wolno chodzą i teraz nie wiem. Zróbmy. Dobra. Bonus 0, dziękuję. Dobra, i teraz tak. Unlock jakiś ten. Nie mogę nic unlock. Zróbmy race. Drag race. No zobaczymy, co to znaczy. To jest chyba jakiś tam wyścig na 1/4 mili, coś takiego. Więc my mamy tutaj chyba tylko jednego oponenta, czy dwóch. Dobra. Chyba nie o to chodziło. Dobra, czyli... Czyli trzeba wystartować... Czekajcie, bo zgubiliśmy ostrość. Może zróbmy tak, żeby to lepiej wyglądało trochę. Zobaczymy, czy to się uda. No, you lost. Zróbmy jeszcze raz, może szybko nam się uda to jakoś. Czy mamy jakieś tutaj nitro, coś takiego? Nawet nie wiem. Chyba podejrzewam, że nie. Wtopa straszna. Aż wstyd. O, teraz go pokonamy. Dobra. Myślę, że to ten, że to tyle. Dobra, okej, dobra, niech będzie jeszcze raz. W takim razie, jak widzicie, gierka naprawdę fajnie chodzi. Ale jak w każdej innej mistrzem nie jestem, więc... Prawda jest taka, że ominęło mnie sporo Need for Speedów ostatnio, więc powiedzmy, że usprawiedliwiony jestem, bo naprawdę kiepsko mi poszło. No dobra, w każdym razie dajcie znać, jak to u Was wygląda. Przedstawiłem Wam to na Nexusie 7 i na Note 2. Myślę, że to... Będzie Wam się podobało. Dajcie znać, czy w ogóle w to gracie, bo wiem, że wielki szum jest wokół tej gry. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!